Cześć siemaneczko, witajcie w kolejnym dniu u majstra na garażu. Majstra trochę przeziębiony, ale działamy. Gardełko troszkę boli, no ale nic. Dajemy czadu. Zobaczcie, co się dzieje u majstra. O, już przestało trochę, ale zima na całego. Znowu trzeba będzie odśnieżać. Ale nic, jedziemy. I coś wam pokażę. Zobaczcie. Majster, co ty kupiłeś sobie? Pług do śniegu drugi? Nie. Traktorek mi wystarczy. Ale powiem wam, że tym ledwo co wjechałem na garaż. Ogólnie tak. BMW E60. Ładna, ładne wnętrze. To nie jest jej wnętrze, to nie, nie, to majster pozakładał, żeby jej nie pobrudzić. I teraz tak. Kamera mi się cały czas wyłącza. I teraz tak. Serducho N62 4.4 motor. Tak jak u majstra Wiksie. Zapakowali tego wariata tutaj. Co z nim jest nie tak? Ogólnie auto przeskanowane. Wszystko mniej więcej gra. Takie będzie pocięte teraz, bo coś się wyłącza. Ogólnie wszystko chodzi. Leje z niego z każdej strony w sumie. Ogólnie chciałem wam powiedzieć, że jest to wóz widza. Przyjechał tutaj kilka dni temu z Pilzna, z tamtych okolic. Na wymianę rozrządu albo sprawdzenie go. I teraz tak, wczoraj był przeskanowany cały, ale długo tu nie byłem, bo mówię, troszkę gardełko nie domaga. Za dużo wody, za mało browaru, pewnie. Więc jeszcze raz, bo nie wiem, co się tam nagrało. Więc tak, ogólnie auto od widza. Posprawdzane wszystko. Będę tak sprawdzał co chwila, czy tam się nagrywa, czy się nie wyłącza. Wszystko chodzi dobrze, na kompie wszystko jest ok, ale ta kultura pracy jego jest taka troszkę dziwna. Od dołu tak śmiesznie chodzi, tak jakby coś mu przerywało. Najpierw sobie sprawdzimy uszczelkę pod głowicą, czy tam jest wszystko w porządku. Testerem mamy tutaj tester, czyli takie proste urządzenie. Korek od wina, można powiedzieć. Znaczy, nie można, tylko to jest korek od wina. Tu mamy taką rurkę. Preparat, którego nalewamy tutaj do tej rurki. Wsadzamy to w otwór, gdzie nalewamy płyn chłodniczy. Dotąd lejemy ten płyn. Jeżeli on, ten płyn ogólnie ma kolor niebieski. Jeżeli on zmieni kolor na zielony, później żółty. Aha, bo jeszcze wam wytłumaczę, o co chodzi. To działa na spaliny, na CO, CO2. Czyli jeżeli są pompowane spaliny do układu chłodzenia, to wtedy ten niebieski kolor powinien nam zmienić na zielony, a później żółty. Zobaczymy, czy to zadziała. Zaraz to wkładam, odpalimy wóz, postawimy kamerę, 10-15 minut. Powinno nam to pokazać. Czyli tak. Tak jak mówiłem, lejemy płyn. O, trochę nawet za dużo. Jest niebieski? Jest niebieski. Dobra. Teraz tak. Odłożę go gdzieś tutaj. No taki jest niebieski. Też on dla mnie już jest zielony. Co ty, Dalton jesteś, majster? Nie no, niebieski. Później będzie nagrane, to będzie wiadomo, czy na pewno jest niebieski. Teraz tak. Odkręcamy koreczek od chłodnicy. Nie śmiejcie się z deski, bo to jest BMW, nie?
Wiadomo, że BMW nie, po prostu nie trzymają siłowniki. I to wszystko. Płyn jest. Miarka jest ok. Wkładamy go tutaj. Przyciskając mocno, żeby on dobrze wlazł. I odpalamy wóz. Kluczyki. Sami zobaczycie, jak on zapadł. Sprawdzam zegarek, damy mu, ile mu damy, włączymy stoper, minutnik i damy mu 15 minut, chyba wystarczy. Ja idę go troszkę pogazować, zrobimy mu tak 2000 obrotów. Niech sobie pochodzi tak z 15 minut i zobaczymy, co się będzie działo z płynem.
Minęło 15 minut. Zobaczcie, to nie jest już niebieski kolor. Zmienił się na taki zielony. Więc to już są oznaki, że uszczeleczka pod głowicą gdzieś puszcza. Dla sprawdzenia jeszcze mogę wam pokazać, w Sprinterze możemy zrobić test, bo Audi zaśnieżone całe, i zobaczymy w Sprinterze, albo inaczej jeszcze wam pokażę test, żeby sprawdzić, że to na pewno działa. Dobra, może mnie będzie widać. Więc tak, mamy nowy płyn nalany, nie? Jest niebieski. W wydmuchiwanym powietrzu mamy też dwutlenek węgla, więc zobaczcie, wystarczy dmuchnąć. Widzicie? I jest teraz kolor żółty. Czyli ja to mam dwutlenku węgla. Mi to dopiero uszczelka pod głowicą napieprza. No teraz to na pewno. Dobra, ale czy to już jestem pewien, że tu na pewno uszczelka puszcza. Niedużo, ale puszcza, bo nawet widz mówił, że dolewał ostatnio płyn. No może to było rok czy ileś. U mnie w X-ie też przebarwienie jest takie bardziej zielonkowate, bardziej pod żółte, tu jest zielono, więc no tak czy inaczej tak puszcza, tak czy inaczej tak puszcza, sami widzieliście, dlatego wydaje mi się, zaraz będziemy dzwonić do widza, zobaczymy, może się zgodzi na kamerze, i zobaczymy, czy robimy cały motor, czyli ściągamy głowy obydwie, no bo ja bym tak zrobił, bo naprawdę to jest dwa razy robota. A jak już to zrobicie od razu z uszczelniaczami, głowice, uszczelniacze, to już jest silnik nowy praktycznie, tak? I może to też powodować, właśnie ta uszczelka może powodować to, że on tak od spodu tak dziwnie chodzi, właśnie nie chodzi tak, chociaż u mnie też puszcza, inaczej to działa. Co jeszcze? W zasadzie tyle. Pójdę jeszcze chyba do Sprintera sprawdzić, jak to wygląda, i zobaczymy, co dalej tu będziemy grzebać. Albo to już zostanie tak i pojedzie sobie stąd, albo będziemy rozdzierać cały motor. No ja bym wolał rozejrzeć wszystko, ściągnąć głowicę, miskę, sprawdzić jak korby, jak wał. I wtedy jest tak jak trzeba. Dobra. Ja biorę się za robotę, a to dla was taki teścik, czyli to dzisiaj będzie pewnie, puszczę taki filmik i zobaczymy, więc albo na razie trzymajcie się, cześć, albo może nie tak. Dobra, słuchajcie, byłem jeszcze, bo mi nie dało, byłem w Sprinterze, przy okazji sobie sprawdziłem oczywiście. Po 15 minutach, nie wiem, widać, nie widać, niebieski, czyli gwiazda ma serducho zdrowe, nic się tam nie dzieje, niebieski, więc płyn na pewno działa. No niestety bejca do roboty, no nic nie poradzę, i tak tam wszystko cieknie, i tak rozrząd będzie otwierany prawdopodobnie, więc albo to zostawić i jeździć, no ale to się rozsypie przecież za chwilę, albo robić całość. Co z tego wyniknie, nie wiem. Jak będziemy działać, to będziecie to widzieć na filmach. Będziemy pokazywać wszystko jeszcze raz od początku, to jak u mnie w X-ie. Tylko tu już postaram się pokazać bardziej szczegółowo. I na razie chyba tyle. Majster. Zdrowia. Nie, majster idzie się leczyć, bo dalej gardełko boli. Tak jak mówię, no a jak będziemy rozbierać, to będziecie widzieć na filmach. Zobaczymy, co widz na to. A ja co? A na razie się z wami żegnam i do zobaczyska, zdrówka, trzymajcie się, cześć.